Cześć, ja nazywam się Maurycy Moss i zajmuję się sprowadzaniem samolotów z włoskiej firmy Eurofly. Obok mnie stoi nasz pierwszy klient, Wiesław Jedynek. Miło mi, Wiesław Jedynek, pierwszy klient firmy Eurofly. Dodam, że Wiesław jest pilotem Dreamlinera między innymi i lata na bardzo dużych samolotach, a teraz może uda nam się złożyć sprzęt, na którym Wiesław będzie latał. Jest to znacznie, znacznie mniejszy samolot. Będziemy zajmować się dzisiaj klasycznym unboxingiem, czyli takim nie do końca może klasycznym, bo nie będziemy odpakowywać zegarków, kalkulatorów czy kamerek wideo, a dzisiaj rozpakujemy sobie z kartonów samolot. Samolot przyjechał w trzech kartonach i zobaczymy, co w tym pierwszym kartonie się znajduje. Wiesław, pomożesz mi? Sezamie, otwórz się i zobaczymy, co mamy w środku. O! To, co widzimy na wierzchu, to jest rama i widzimy wsporniki do skrzydeł, do systemu składania skrzydeł na samolocie, które stawia się na statecznikach. Mamy pierwszy zbiornik paliwa, to mamy tak, mamy dwa zbiorniki, mamy poszycie samolotu. Poszycie wykonane jest ze specjalnego laminatu Trilam, bardzo mocny, wzmacniany włóknami węglowymi, aramidowymi, etc. Widzę tutaj siedzenie, to na pewno jest siedzenie. Zgodnie z zamówieniem Wiesława jest czerwone. To jest przedni widelec. Przedni widelec do przedniego koła. To jest kabinka, owiewka z szybą i elementem. Tak, tablica przyrządów. To jest moim zdaniem do steru wysokości. Te elementy wszystkie są wykonane z aluminium, bardzo lekkiego, lotniczego aluminium. Bardzo wytrzymały materiał i bardzo lekki. Elementy, na których będą spoczywać skrzydła po demontażu ich do transportu. To jest nos owiewki, na pewno. W kolorze czerwonym oczywiście, tak jak Wiesław sobie zażyczył. Zestaw naklejek, bardzo ważna rzecz. Mamy tutaj lisa. To jest rama, może pokażemy wam, jak ona jest lekka. Rama zrobiona jest ze stali chromowo-molibdenowej i jest naprawdę leciutka, a teraz stoi w niej karton, ale ja osobiście w fabryce podnosiłem ją jedną ręką, w ogóle nie waży nic. Jest bardzo, bardzo wytrzymała. Tu jest miejsce, w którym będzie siedział pilot. To, co widzicie tutaj przed nami na podłodze, to są wszystkie elementy drobne, które wyjęliśmy z kartonu. Każda z tych torebek ma swój nadany numer i ten numer ma swój odpowiednik w instrukcji obsługi, którą, właściwie instrukcji, przepraszam, montażu, którą trzyma Wiesław w ręku. Mamy tutaj krok po kroku pokazane, co musimy robić i w jakiej kolejności, aby zmontować ten samolot z sukcesem. I może ja jeszcze dodam jedną rzecz, że na każdym etapie budowy tego samolotu nasi klienci mogą liczyć na nasze wsparcie. Mamy karton numer 2, do którego zaczniemy się z Wiesławem dobierać za chwilkę. Dobrze zapakowany. Tu już widzimy, że to jest lotka, tak. Zmontowana lotka. Jest druga. Spróbujmy wyjąć tą rurę, ja ci pomogę. I z tym, że ona nie jest specjalnie ciężka, zdaje się, tak? To jest kadłub tego samolotu. To jest tak naprawdę, tak, kadłub, czyli ogon. Wyciągamy dalej, tak? Górna belka na kartownicy, która jest spornikiem dla skrzydeł. To są elementy, które nadają kształt pokryciu, a co za tym idzie również profil, który będzie wytwarzał siłę nośną. Bardzo istotne elementy dla każdego skrzydła. To są tak zwane żebra, tak? Oś podwozia. To są obie golenie właśnie, nie osie, przepraszam. Zobaczymy, co jest. Bardzo ciekawy element, mianowicie element z pianki, który wzmacnia krawędź natarcia skrzydła tego samolotu, rury, no te rury, to są do napędu lotek. Te rury służą do napędu lotek. Czyli one przechodzą przez belkę ogonową w środku i napędzają. Proszę, to jest napęd sterowysokości. Sterowysokości, tak, tak. Tutaj następny mamy duży element. To są zastrzały. Zastrzały tak, skrzydeł, które też, jak Państwo widzicie, lub jak widzicie, są bardzo lekkie. Wiesław, chyba mam dla Ciebie niespodziankę. Patrz, co tutaj leży. O, znalazło się kółko. Przesiekowo jest. To są poszycie lotek, moim zdaniem. To jest to pokrycie lotek. To są proste profile do skrzydeł. Dolna część. Dolna część skrzydeł. I to jest wszystko, co znajduje się w kartonie numer 2. Ostatni tak wielki karton. W
W tym kartonie znajdują się skrzydła, to znaczy elementy do zbudowania tych skrzydeł. Dwa skrzydła złożone, wsadzone do jednego wielkiego pudła. Za chwilę otworzymy sobie ten karton i zobaczymy, co tam w nim tak naprawdę się znajduje, ale musimy go położyć na ziemi i rozciąć, także to sekundy nam zajmie. Dobieramy się do tego kartonu, największego, który mamy, w którym znajduje się bardzo istotny element do zbudowania skrzydeł. Mini Fox ma bardzo zaskakująco dobre parametry bezpieczeństwa. Nawet na tej tablicy widać, jest to plus 6 i minus 4G przeciążenia, które wytrzymuje konstrukcja tych skrzydeł. To jest bardzo dużo. Okej, okay, mamy przeciąłem. Zobaczymy, czy się uda podnieść to teraz. Ta-da! To jest rama, na której będzie zbudowane skrzydło. Tak wygląda, dojdzie do tego poszycie, dojdą żebra górne, dolne. No, także mamy właściwie wszystko poza jeszcze jednym elementem bardzo istotnym. Samolot nie może latać bez silnika. Silnik nie jest w zestawie, silnik sobie już zamawia indywidualnie każdy kupujący. Są do wyboru dwa tak naprawdę, jeden to jest Cisco Motors, jeśli dobrze pamiętam, Bullmax 250 i drugi silnik, który ja osobiście bym polecał, to jest Polini 250 chłodzony wodą. To jest taki sam silnik, jaki używany jest bardzo często w trajkach motoparolotniowych. Jak już Maurycy na wstępie wspomniał, jestem zawodowym pilotem. Ten silniczek, bo tak muszę powiedzieć, bo to jest niewielki silnik lotniczy, ma jeszcze tę cechę właśnie, o której Maurycy wspomniał. Jest chłodzony cieczą, co daje taką pewność stabilności termicznej silnika, a to jest silnik dwusuwowy. Pokażemy, co jest w środku. Tak jest. W pudełeczku, żeśmy go wstępnie raz otworzyli. Ja wyjmę tylko akumulator, żeby nam nie wypadł, bo silnik jest wyposażony w instalację elektryczną. To jest akumulatorek, taki malutki, 12-woltowy. W zupełności wystarcza. Sam sprawdziłem, bardzo dobry akumulator, nie potrzeba nic więcej. A teraz silnik jest zabudowany na takiej fajnej ramie. Tak jest. Jak widać, nie tylko jest ładny, co też ma duże znaczenie, bo jest bardzo ładnie wykonany. Elementy tego silnika są po prostu estetyczne. Sama rama transportowa również bardzo ułatwia dostęp do elementów silnika, jego jak gdyby wstępne przygotowanie do zamontowania. To jest bardzo istotne. On daje przy masie własnej około 19 kg, moc 36 koni mechanicznych. Przy powiedzmy dobrze dobranym śmigle to będzie nieco powyżej 90 kg w ciągu. Prawie 100 wychodziło. Myśmy robili takie badania na różnych śmigłach. Do 100 kg w ciągu na osiągi są śmigłę. Niesamowite. W związku z czym przy bardzo niewielkiej masie mamy bardzo dużą moc, sprawność. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, że ten silnik ma coś, czego nie ma Bullmax, a mianowicie ma sprzęgło odśrodkowe, czyli dodatkowo mamy jeszcze jeden element, który podnosi bezpieczeństwo. Po uruchomieniu tego silnika na wolnych obrotach śmigło nie obraca się. Bardzo ekonomiczny. Z obserwacji Maurycego wynika, że w jego egzemplarzu zużycie paliwa na ekonomicznych parametrach lotu przy prędkości około 90 na godzinę jest 90 km na godzinę, zaznaczmy, jest to około 5 litrów na godzinę. Na godzinę lotu. Także spokojnie, przy moim zbiorniku, dlatego przy twoich dwóch zbiornikach, Wiesław. W dwóch zbiornikach mam już zasięg taki, że całą Polskę można. Spodziewam się, że dolecę z Warszawy nad morze, co jest moim marzeniem, żeby chociaż raz polecieć tym samolotem dookoła brzegu. Ten samolot, można powiedzieć, bo samolocik to jest tak trochę, ale chociaż powiem sympatycznie, samolocik daje nam radość latania, pokazując, jakie może mieć parametry. Prędkość maksymalna 120 km na godzinę, przelotowa 90. Ja na co dzień jeżdżę po Warszawie skuterem, to są mniej więcej podobne prędkości i powiem szczerze, żeby zwiedzać kraj nie potrzeba więcej. Opadanie tego samolotu jest około 2 metry na sekundę, to nie jest dużo, można bezpiecznie wybrać pole do lądowania awaryjnego, gdyby była taka konieczność. Polecam ten samolot, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, mimo tych kilkunastu tysięcy godzin, które spędziłem w powietrzu, szukam takiego pewnego, bezpiecznego środka rekreacji i ten samolocik, mam nadzieję, spełni wszystkie moje oczekiwania. To pomału koniec naszego unboxingu. Chcielibyśmy z Wiesławem zaprosić Was na następny film, który będzie, mam nadzieję, niebawem i pokaże, w jaki sposób montuje się ten samolot. To, co widzicie tutaj, to te wszystkie elementy. Mamy taką nadzieję z Wiesławem, że za parę dni ta cała masa paczek, śrubek, kółek i innych elementów stworzeń sztucznych wzniesie się w powietrze i poleci jako pełnoprawny samolot.